Zdarza się, że poszczególne dźwięki zacinają się, jak to my organiści nazywamy, czyli po prostu grają bez przyczyny i nie da się ich właściwie wyciszyć. O pięknym instrumencie, który znajduje się w Kościele Jezusowym w Cieszynie, tak opowiadają młodzi muzycy, których celem stało się uratowanie cennych organów przed zniszczeniem, jakie im grozi. Strojąc głosy językowe tego instrumentu, to są głosy, które najczęściej się rozjeżdżają, właśnie głosy typu trąbka, puzon, klarnet. Po prostu spadłem, deska, która zazwyczaj, właściwie zawsze pełni funkcję głównego podparcia dla stroiciela, po prostu pękła pod moim ciężarem ze względu na to, że zjadały ją kołatki. I kołatki po prostu przeżarły ją doszczętnie. Ta deska pękła, ja spadłem na dół. Kustosz Biblioteki i Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie opowiadał nam o historii organów w Kościele Jezusowym, a przy okazji o historii muzyki, która rozbrzmiewała w tej świątyni ewangelicko-augsburskiej. Samo wyznanie ewangelicko-augsburskie to jest połowa XVI wieku, kiedy do księstwa cieszyńskiego tutaj została zaprowadzona przez ówczesnego księcia Wacława III Adama z dynastii Piastów. No i później wyznanie się rozwijało. Niestety w XVII wieku nastąpił okres kontrreformacji, kiedy zamknięto wszystkie kościoły ewangelickie od połowy XVII wieku i aż do 1709 roku. Wtedy to ewangelicy uzyskali jedyny kościół na całym Górnym Śląsku. To znaczy mogli wybudować sobie właśnie tutaj przed Cieszynem kościół, w którym właśnie się znajdujemy. No i wtedy też rozpoczyna się historia organów w Kościele Jezusowym, bo właśnie wtedy pierwsze małe organki, że tak powiem, organki właśnie tutaj zostały umieszczone w pierwotnie z takiego drewnianego kościółka, który tu w 1709 roku na tym miejscu powstał, ponieważ ten duży kościół, zresztą największa luterańska świątynia w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, no, został wybudowany do 1730 roku. No i do 1785 roku z kolei tu w kościele służyły te małe organy. Niestety były zbyt małe i zakupiono kolejne drugie organy w 1785 roku. Między innymi jedna z gablot prezentuje właśnie historię zakupu tych organ. Wykonał je niejaki Franz Horczyczka, organ mistrz z Frytku. I one służyły aż do I wojny światowej. Podczas I wojny światowej, no niestety, elementy cenowe, piszczałki cenowe zostały wykręcone i zabrane na potrzeby wojska. No zresztą tak jak to robiono w innych kościołach również, z dzwonami czy z blachą miedzianą. No i po I wojnie światowej było trzeba zakupić nowe organy i faktycznie zakupiono w firmie Wilhelma Sauera. Przy czym wykorzystano prospekt organowy i część ponad 100 drewnianych piszczałek z poprzednich organ XVIII-wiecznych, które słychać po dziś dzień. Te nowe organy z początku właśnie XX wieku, dokładnie z 1923 roku, no, są o wiele większe niż te poprzednie. Poprzednie miały 24 głosy registry, te obecne mają 36. No i również tutaj można zapoznać się z dokumentacją i zakupu tych organ. Zostały poszerzone, powiększone i prospekt organowy, i piszczałki, ponieważ jest tutaj 2076 piszczałek. No, duży wkład właśnie w zakup tych organ miał profesor Karol Chławiczka, organista tego kościoła również, który tutaj właśnie dbał o te organy. Późniejszy też wielki mistrz Jan Gawlas, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, tutaj z Cieszyna pochodził, tutaj mieszkał i tutaj właśnie na tych organach grał i komponował.
Aby zgromadzić pieniądze na konserwację instrumentu, organizowany jest cykl koncertów pod tytułem Ratujmy organy Kościoła Jezusowego. W ostatnim, który odbył się 26 sierpnia, wystąpił Wyższobramski Chór Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory i organistka Katarzyna Brzozowska, która zaprezentowała m.in. swoje kompozycje inspirowane pięknem Beskidów. Z tym instrumentem mam do czynienia od niedawna, właściwie od maja tego roku, kiedy zostałam tutaj zabrana, pokazano mi ten instrument i od tej pory jestem nim zachwycona. Jaki jest powód zachwytu? Brzmienie, zakres, głosy? Przede wszystkim instrument ten ma bardzo stopliwe, piękne brzmienie, pełne różnych odcieni, różnych możliwości barwowych. Jest to instrument naprawdę wart ratowania ze względu na te unikatowe głosy, zwłaszcza głosy językowe, które przypominają swoim brzmieniem trąbkę, klarnet, buzon. To jest bardzo cenny instrument, przede wszystkim dlatego, że jest w całości zachowany. Po budowie w 1923 roku nic nie było w nim zmieniane. Jest dokładnie według tej koncepcji, którą organmistrz sobie wymyślił i która w tamtych czasach była modna, bo to jest instrument stricte romantyczny. Tak, niestety stan jest katastrofalny. Szczególnie tu chodzi o elementy drewniane. Drewniane piszczałki, właśnie te XVIII-wieczne, prospekt organowy, kołatek robi swoje. Zresztą tutaj na wystawie również w muzeum można zobaczyć te elementy zniszczone piszczałki, nawet te cenowe są zniszczone, gdzie zostały uszkodzone poprzez zdewastowanie podpór drewnianych i te piszczałki powypadały. Jeśli chodzi o zakres prac, to ten instrument trzeba do ziemi rozebrać i w całości przenieść, wygazować w komorze i poskładać na nowo, wymienić zużyte elementy, wymienić część rurek, które też są pozgniatane, bo to jest instrument o trakturze pneumatycznej. No, jeżeli chodzi o koszta, to jest to mniej więcej 600 tysięcy. Kolejny koncert z cyklu Ratujmy organy Kościoła Jezusowego odbędzie się 16 września.